I tuczenie ustało po wymianie tej gumy stabilizatora. O, wjechałem teraz w dół lewym kołem, wcześniej było takie mocne stukanie i stukało właśnie jak się wjechało lewym kołem w dół, a rozwalona była guma na z prawej strony, tak przenosiło. Tutaj sobie ściągnąłem nad kole, ile tu jest brudu ziemi. Trzeba to wyczyścić, bo przez to będzie szybciej gnił. Trochę pogoda nieodpowiednia do mycia auta, ale muszę go przemyć, bo jutro idzie do obklejenia, więc musi być czysty. No ale żeby w deszcz myć, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Tutaj zapomniałem nagrać, teraz jest deszcz, już nie zdążę pewnie przed deszczem. Tutaj była taka wgniotka dość spora, teraz jej nie widać. Wstawię może zdjęcia, jak było przed i po, bo teraz tego nie nagram, nie złapę tu światła dobrego, żeby pokazać, że jest wszystko ładnie równo. No ale przynajmniej na zdjęciach wyszło mi z głowy, żeby to nagrać. Zdjęcia zrobiłem, a zapomniałem o nakręceniu filmu. Chyba że jeszcze jutro przed obklejaniem, jak zaprowadzę, nie będzie deszczu, to spróbuję to ograć. Ekspert pojechał na oklejenie, trzeba Kedim wyjechać, a Daw go zostawił, więc trzeba się pozbyć tutaj tego. Na szybko parę takich potrzebnych rzeczy, bo dzień tylko mam nie mieć samochodu, więc nie chciałem się wszystkiego przekładać. Miejmy nadzieję, że nie trafi się jakieś tam bardzo duże zlecenie. Ale mówię, więcej tego przekładania niż tego wszystkiego, więc ten lewarek, jakieś tam płaskie nasadki i powinno wystarczyć na ten jeden dzień. I tak wyszło oklejenie. Fajnie, czytelnie, prosto. Ten pas jest bardzo odblaskowy. Tutaj, gdy drzwi boczne się odsunie, numer zostaje, nie dzieli się. Fajnie, o to mi chodziło, żeby było prosto, czytelnie, nie jakieś udziwnienia. Nie wiadomo, o co chodzi, tylko prosto, czytelnie. Tak jest najlepiej i tak każda reklama powinna wyglądać moim zdaniem. Tu na masce już za wiele nie ma, tylko napis po prostu i numer. Bo też napchać tego za dużo, to by to było nieczytelnie, a ta maska jest dość mała. Ja jestem zadowolony. Zaświecił mi się ABS w ekspercie. Zapala się od razu po odpaleniu auta. No i ściągam koło i mówię, znalazłem przyczynę, przerwany czujnik ABS. Ale to jednak jest kabel od czujnika klocków. A ABS jest ok. Kostka też tu w wodzie nie pracuje. Sucha jest. I nie da się błędu skasować. No jakby się dało skasować, to bym obwiniał. To bym obwiniał ten magnes tam. Ale jego się w ogóle nie da skasować, więc prawdopodobnie czujnik walnął. No bo to raczej nie sądzę, żeby to miało wpływ na ABS, chociaż we francuskich samochodach to różnie bywa. No ale i tak to złączę. Te kabelki. Żeby sobie były tak, jak miały być. Tak, jak mają być. No i zobaczymy, będziemy szukać dalej. Ale tutaj wszędzie kabel od ABS-u to jest ładny, nigdzie żadnego przerwania nie ma. Odczyt kodowy sterek. No i pokazuje coś takiego. Czujnik prędkości koła, przednie lewe, usterka elektryczna. Wychodzimy, kasowanie. Kurczę, no
OK. I odczyt. O, teraz sprawny akurat. Dobra, teraz już nie mam czasu. Skasowałem błędy. Chociaż w sumie go odpalę i zobaczymy, czy się od razu zapali. O, jest od razu. No i dalej, usterka trwała. Czyli na pewno to nie jest ten magnes na łożysku, tylko zapewne sam czujnik w sobie się uszkodził. Dobra, ale teraz nie mam czasu przy tym grzebać. Składam to i wrócę do tego. Dzisiaj robimy łożysko Lupo Volkswagen. No jest luz już. Bałbym się tym autem jeździć. No dobra. No do wymiany jest, to wymieniamy. No, jak widać. Luz już jest znaczny. Jak zwykle z zegarem jest problem. Dobrze, że tu jest od tej strony tutaj na wierzchu, więc można się z nim bawić. Najgorzej jak jest jakaś piasta, że on gdzieś jest tam daleko ukryty. Zegar wyjęty. Jak zwykle był z nim problem, no ale wyjęty został. Łożysko wychodzi. I łożysko jest wolne. Ja do wprasowania nowego łożyska najczęściej używam starego, bo wtedy to jest ten sam wymiar i sobie tam ładnie wchodzi. Jak widać, ładnie sobie to stare wepchnęło nowe. Jaki zestaw w ogóle z łożyskiem? Śruba półosi, śrubka do tarczy, dwa segery, nie wiem po co, ale bo pewnie to łożysko pasuje do różnych modeli, więc w niektórych może jest na dwa segery. Śruba do sfożnia mojego, śruba do końcówki drążka kierowniczego i śruba, gdy sworzeń jest na śrubę taką na przestrzał, bo są różne pewnie, a to łożysko pasuje pewnie do innych samochodów też z tej marki, ale taki pełny zestaw to jeszcze się chyba nie spotkałem przy łożysku. Mała wklejka, pierwsze mrozy. Dopiero teraz mnie właściciel auta uświadomił, że z tej strony tak samo. Dobra, trzeba szarpnąć. Nie ma jak za bardzo stanąć w innym miejscu, bo zaraz ja się zakopę. I musimy próbować to tak. Nie sądziłem, że to aż do takiego stopnia jest zakopane. Dobra, trochę go przesunąłem, już jeszcze szarpnę z raz, podkopaliśmy i wyjdzie. Ja się zacząłem kopać, to zmieniamy trochę kąt natarcia. Zaraz będzie nasz. Dobra, cięższy kaliber. Tacie w masterze alternator padł. Trzeba go wyciągnąć. I już tu widzimy alternator.
Dobra, i alternator jest wolny i teraz go próbujemy wydobyć. O, o. Jest, jest, jest. O, w ten sposób. Delikatnie, delikatnie. I mamy alternator na wierzchu. No i alternator wyjęty, wyszedł górą ładnie. Nie było takiej tragedii, ale trochę zabawy jest. Alternator włożony. Wszystko jest ok. Zakładamy obudowę pod spód i gotowe. Zepsuł mi się kluczyk do eksperta. Tu otworzyć mogę. Ten środkowy też jest działający, a tego w ogóle nie czuć nic pod spodem. Sprawdzimy, co tam się stało. No i będę chciał sobie to naprawić, bo nie mogę zamknąć, tylko muszę manualnie zamknąć przez wkładkę. I tu trzymamy sobie tą część, żeby nam się to nie rozsypało, chociaż nie powinno, widzę. No, zobaczymy. A nie, wszystko działa. Dobra, to to sobie odkładamy na bok. No i tu mamy tą płytkę. O. A, oderwał się ten. Oderwał się ten guzik. Switch, nie wiem jak to się nazywa. I on jest tutaj. Oderwał się. Tu widzę ten kluczyk, jakby był zalany kiedyś w ogóle. Ale mam stary kluczyk. Więc może sobie tą płytkę przełożę tylko. Nie widzę, gdzie tu jest mobilizer, więc chyba w tej płytce będzie. O, jest stary kluczyk. Ten już troszkę przeszedł w swoim życiu. Ale wszystkie guziki są na swoim miejscu. O, tu jest cały, więc sobie przełożę. I ta płytka mi się wydaje, że jest lepsza. Nie jest tak jakby zalana. Ale tam to mi tak gdzieś tam zawiozę do polutowania. Dobra, i teraz tak, to jest ta nowa część. Siadło. O. O. Dobra, tego starego złożę, żeby to nie pogubić tego i zaraz idę sprawdzić, czy odpala. Czy gdzieś nie było pestki. Ta w ogóle nie chodzi, płytka. U. O, na tym kluczyku odpala. Na tym starym odpala, więc coś tu jest skombinowane z tymi płytkami. Czyli dobrze wiedzieć, że muszę sobie kluczyk dorobić. No. Coś jest z tym kluczykiem. Znaczy tu jest teraz płytka ze starego. A tu jest ta płytka, którą używałem do tej pory i na tej odpala. Więc coś, jakaś kombinacja była. No nic, muszę gdzieś się wybrać i dorobić sobie kluczyk. Ale groty pasują w obu. Do zamka. Dobra, wróciłem do poprzednich ustawień, że mam tutaj otwieranie. Tego zamykania nie mam. Gdzieś podjadę, żeby ktoś przylutował ten guziczek. Ale i tak sobie drugi kluczyk będę musiał dorobić.
bo jakbym zgubił, to w razie czego tym drugim tylko otworzę auto i kierownicę rozblokuję, a nie odpalę. Jadę właśnie na awarię. Bus nie chce odpalić, tak jakby rozrusznik był martwy, ale jest minus 18, było w nocy minus 20, więc zakładam, że pewnie się rozładował akumulator do zera. Próbowali z przepinek, ale ponoć nic nie reaguje. Zobaczymy, co się będzie działo, może z boostera odpali. Jednak rozrusznik, demontujemy go od dołu, jest dostęp do niego w miarę. Trzeba zrobić, zima nie zima, mróz nie mróz. Trzeba naprawić. No i mamy wyjętego. Wyszedł tędy, lekko tego odgiąć, lekko tego. Rozrusznik nowy montujemy i klient jedzie dalej. Takie widoki na naprawie. Próbowałem już 10 razy, pali za każdym razem, jest ok. Tutaj bratu się linka zerwała od sprzęgła w Nemo. Trzeba na szybko wymienić. Jak widać, gwint wychodzi. Auto już po próbie, wszystko jest ok. Sprzęgło chodzi jak wcześniej. To tyle. Wszystko. Wymiana węża od intercoolera. Jak widać, ten gdzieś jest pęknięty. Zamówiłem sobie drugi, zamontujemy. Nowy zamontowany, stary jeszcze był oryginalny. Taki dojazd na zlecenie lasami. Ale widzę, pług jechał, więc gdzieś dojedziemy. Dzisiaj wymieniam łożysko amortyzatora tam u góry. Ale dzisiaj fajnie, bo klient ma garaż, nie trzeba się w tym śniegu tarzać. Więc wjechaliśmy sobie do garażu i wykręcam to. Amortyzator wyjęty, zmieniamy tą poduszkę i wkładamy z powrotem. Dość sprawnie tu to poszło.